komputera przez 4 lata. Był stary dla mnie za drogi. Mam przyjaciela, takiego młodego chłopca, 20-letniego w tej chwili, który mówi, kup komputer, jak wejdziesz, to nigdy z tego już nie wyjdziesz. Więc trochę było to dla mnie za drogie, zwlekałem. I wreszcie kupiłem ten komputer pod jego wpływem, z jego radą, z niej poszedłem do sklepu, on mi wszystko wybrał, one bardzo stradniały te komputery, on kosztuje dzisiaj nieco 1/4 tego, który, ile kosztowały wtedy, kiedy pierwszy projekt powstał. I ledwo zacząłem się w to bawić, jest godzina 7 rano, ja wstaję, nieogolony, nieumyty, szlafrok, żona śpi, a ja już, proszę pana, piszę. Także nawet nie wyłączam komputera, jak już coś skończyłem. Tylko wiem, że jak będę, pójdę do pracy, tak, coś zrobię, załatwię w domu, to i tak wrócę, jak będę miał chwilę wolną, to będę tam. I jeszcze jednej brakuje mi teraz rzeczy, to jest komputera przenośnego, który sobie kupię, ale nie kupuję go nawet nie ze względu finansowych, tylko ze względu na jego ciężar. On jest jeszcze za ciężki. A ja po tych mojej, wie pan, młodości, podnoszeniu ciężarów, on tak spieprzony kręgosłup, że nie mogę nosić ciężarów dużych przez dłuższy czas, a to waży jeszcze... Są takie Walkman komputer? Jeszcze takich nie ma, ale będą. Ja wtedy sobie pan nie będzie widział bez przerwy piszącego na... Będzie tu przychodził z komputerem, taką maszynką do pisania małą, bo ja widziałem, że już takie Amerykanie mają takie rzeczy na kolanach, trzyma takie pudełko i pisze na nim. Nie, więc to jest i to nawet nie jest drogie, ale ja, pojemność pamięci tego jest stosunkowo niewielka, chociaż to nie jest groźne. Autonomia jest niewielka, bo są tylko 3 godziny te baterie. Ekran jest za mały, także widzi się tylko kawałeczek tego, co się napisało, podczas gdy ja mam na ekranie jednak całą stronę prawie. I proszę pana, jest to za ciężkie. Ale zobaczymy pan jeszcze. Tak jakby pan kiedyś zobaczył tu własnym helikopterem, prawda? No, lądując, prawda, tak? I tutaj, proszę pana, jak to na tych filmach tak będę, nie wiem dlaczego, oni się wszyscy schylają, kiedy to śmigło jest do 3 metry nad ziemią, ale każdy, kto wychodzi z... Bo przytrzymuje kapelusz ręką, zawsze na filmie zauważyłem. Każdy się schyla tak jakby już nad głową, no, tu miał... Nie, no to pewnie jest wrażenie, że zaraz utnie głowę. Ale ja to lubię, bo tak szybko wybiegają steczką w rozwianym płaszczu i biegną najczęściej. Może, może nas sfilmujesz, Tomek, co? Zobaczę, co tam jest do tego zwiedzenia ewentualnie. Dobrze, to potem. Jak pan skończy, niech pan nas filmuje. Bardzo będę panu wdzięczny. No, to smacznego życzę. Ja ze względu na ciebie przeprowadzę, to dla mnie jest korzystne. Trochę się nie orientujesz, co się dzieje. Że się pieprza, co jakieś takie układy, tak wtedy żądając podzielenia na 3 równe grupy cen połowicznych, tak. Cen tych i cen podwójnych. To też było jakieś takie szaleństwo. Bo jak przychodzi do cen, tak kompletnie się nie daje. Więc wydaje mi się, że ja wtedy bym wygrał, bo ja bym wtedy, ty byś mi zostawił przede wszystkim najgorsze, jak znam życie, tak. Proszę ciebie. To zostawiłbyś mi przede wszystkim 5 obrazów po połowie ceny podstawowej, co byłoby dla mnie tak. Zaledwie 2,5 ceny podstawowej. No I później ja bym sobie mógł tam do tego, albo byś mi musiał zostawić 5 najlepszych, czy 4 najlepsze, a tego byś pewnie nie chciał. Czyli co, zostajemy przy 10 obrazach? No, tak, mi się wydaje, że to jest najrozsądniejsze. No to dobrze, czyli jeszcze raz odczytuję, ta formuła byłaby dobra. Ilość skreśliłoby się tylko ostatnie zdanie. Ilość obrazów z grupy B nie może osiągnąć takiej cyfry, która by obniżyła ilość obrazów z grupy C poniżej 10 sztuk. No i koniec. Dobre jest, tak. Resztę skreślamy. Zdanie, w którym mówiłem chyba, iż rezultat taki wynikł z ilości obrazów zakupionych w ramach grupy A znika. Można tylko powiedzieć, że jeżeli PD chce kupić wszystko, to ma takie prawo. Tak, to jest z początku. To jest ewidentne i oczywiste, prawda? To mnie wtedy tracę prawo do tych 10 obrazów. No. Było to powiedziane w punkcie B, PD ma prawo pierwokupu dowolnej ilości obrazów. Tyle, że zamian za to, proszę ciebie, no jakbyś, jak PD kupi wszystko, no to ja nie muszę sprzedawać, bo ja wtedy będę miał tyle forsy, że to wysypię dolarami, proszę ciebie, co ten będę się tarzał, a on mnie sfilmuje na kamerze wideo. Boże, chiński to tarza się w dolarach. Właściwie nigdy sobie nie zrobiłem, bo właściwie jeżeli bym rozmienił pewną ilość tego, co posiadam na 1 dolarówki, to już mógłbym się tarzać. To są też tego rodzaju obłodniające kąpiele, ty byś lubił.
dobrze, żeśmy ustalili, że jedyno... Słuchaj, ja tak się zastanawiałem, bo ty tak niejednokrotnie uważaj za straszną zbrodnię, że nie zależy na forsie, ale jeżeli ty bronisz, powiedzmy, kogoś, nie ubogiej wdowy, rozumiesz, oburzony sierotami, tylko jednego przedsiębiorstwa, które jest niewypłacalne lub które namotało przeciwko innemu przedsiębiorstwu, które jest równymi, składa się z równych mataczy. Dotyczy to, robisz to za forsę, prawda, a nie z miłości do przedsiębiorstwa lub prawdy. Przecież ja tak samo, to jest źródło mego dochodu, malowanie obrazów. Ja ci muszę kiedyś na ten temat dać do przeczytania, kiedy zostaną już przetłumaczone na polski, kilka takich moich notatek różnego typu. Między innymi na temat mojego własnego zawodu, co ja o nim myślę. I o przyczyn, które mną kierują i jakie przyświetlają moim współkonfrerom, kiedy bronią jednego przedsiębiorstwa przeciwko drugiemu lub bronią jednego małżonka przeciwko drugiemu. Bo w końcu ten zimno stwierdzony fakt, że w końcu robię to dla forsy, jest czasami przez nas niektórych przeżywany w sposób okropnie nieprzyjemny i bolesny, bo mamy wrażenie, że jesteśmy po prostu zwykłymi kurwami, którzy się dają za ileś tam pieniędzy sprzedać i udawać. Ja uważam, że ja się tak długo nie sprzedaję, jak długo ja maluję, ja mam teraz ten uraz, że ja się sprzedaję robiąc, podpisując umowę na 4 odgrzewane kotlety, rozumiesz? To jest w moim odczuciu to, że ja się w jakiś sposób sprzedałem. Ale nie mam wrażenia, że ty się po prostu solidaryzujesz i pomagasz jakiemuś przedsięwzięciu. Do jakiegoś momentu, ale teraz to ja się sprzedaję. Teraz uważam, że się dobrze. To znaczy, ja bym tego nadal bym się nie sprzedał chyba, bo ja po prostu nie umiem pewnych rzeczy zrobić nie z przyczyny etosu, rozumiesz, moralnego, co raczej z przyczyny po prostu nieumiejętności zrobienia. Tak samo jak nie potrafiłbym się przespać tą sąsiadką, która tutaj mieszka obok, rozumiesz, tą babcią dorobisową, za cholerę, żebym nie wiem ile milionów za to zapłacili, bo to jest po prostu fizjologicznie niemożliwe, rozumiesz. I tak samo chyba fizjologicznie jest niemożliwe namalowanie obrazu, którego nie chcę namalować. Ale tu masz ochotę poróżnicować. Ja czuję, że ja pewną ilość takich obrazów ciągle mam ochotę namalować, więc pomyślałem sobie, że mogę o tyle przyjemne mogę sobie w jakimś tam sensie pogodzić z pożytecznym tutaj i że ja to w jakiś sposób jednak jest to dla mnie znane z akceptowania, ale to był jedyny moment, w którym można było mówić o tym, że ja się sprzedaję, natomiast jeśli ja maluję to, co chcę, to jest jedna sprawa, to jest tak wygląda mój etos. Natomiast jeżeli ja usiłuję przydusić klienta nogą do podłogi, wypluć z niego szlaki, to nie stoi absolutnie w żadnej przeszkodzie. I to nie jest dla mnie niemoralne. Ja po prostu mam za swoją robotę, powinienem dostać gotówkę i już do cholery. Aczkolwiek wcale nie znaczy jeszcze to z trzeciej strony, że ja uważam, że to ma jakąkolwiek wartość. To jest kawałek tektury zasmarowanej farby. Nic więcej, to jest nasza umowa, że to jest jakaś w ogóle wartość. Tak samo jak zresztą dolar, no to jest zadrukowany papier, no co będziemy się czarować, prawda? W każdej chwili nagle się okaże, że to jest nic. I nawet nie będę... Miejmy nadzieję, że ci kiedyś taką kąpiel w dolarach będę mógł ofiarować, proszę mi tutaj, wyłożymy wszystko to kafelkami, rozumiesz, i będą fruwały dolary i ty będziesz mi kąpał. Tarzał się trochę. Dobra, więc następny punkt, proszę ciebie. Jeżeli ja mogę cokolwiek dodać na temat pieniędzy, to mnie to na przykład dotyczy o tyle, znaczy nie wasza dyskusja bynajmniej, ale sprawy związane z finansami, że na przykład kiedy jakaś płyta zaczyna mnie się podobać, czy w ogóle kolegom, bardzo często następuje dyskusja od razu wśród słuchaczy, którzy twierdzą, to jest komercja. Tak. I ostatnio już mnie to zirytowało, ponieważ ktoś skrytykował najnowszy Pink Floyd, który wydaje mi się rewelacyjnie ładną płytą, tak. Aczkolwiek nie ma na niej ani jednego nowego taktu faktycznie. Jest to po prostu według starych recept, ale sprawnie zrobiona płyta. Powiedział, że dlaczego panowie się spotkali? Oczywiście dla forsy. Aha. Więc ja już powiedziałem na antenie, że prawdą jest, że każdy z nas bierze pieniądze za to, co robi. Dlaczego z tego powodu mamy się krytykować? Ale to ciekawe, co pan mówi, bo ja widziałem tą płytę w sklepach, nie kupowałem, nie wiedziałem, nie sprawdzałem. Mówi pan, że dobry jest. Jest tak? To, wie pan, w takim stylu jak Wish You Were Here, jak The Wall i tak dalej. Z dużą ilością gitary, z dużą ilością muzyki, mniej śpiewania. Wish You Were Here to jest najlepszy. Dla mnie właśnie W niej nie ma tego, może ona nie jest tak świeża jak ta dawniejsza, ona jest, widać, że to jest coś wtórnego, ale to jest już według tej recepty, jeżeli ktoś lubi lody śmietankowe, to dlaczego no to... moje dwa razy nie jeść? Rozumiem. Raz są lepsze, raz gorsze, ale są to lody. Floyd ma być w Paryżu, w Wersalu w lipcu tego roku. W Parku Wersalskim, także oczywiście się wybiera. Ale bez Watersa. No bez, Watersa, bo się pokłócili, ale wygrali proces. Ale wydaje mi się...
Z nich wszystkich Waters jest jednak lepszy. Proszę. Ja byłem na jego koncercie, byłem zachwycony. Uważam, że to było co to. Potem poszedłem na Peter Gabriela, którego bardzo lubiłem po muzyce Birdie, która mi się bardzo film podobała. Śliczny. Film śliczny i wspaniała muzyka. Ale jak zobaczyłem koncert, tośmy po prostu z żoną w pewnym momencie mieli ochotę wyjść. Mój przyjaciel był. Normalny hard rock z wyciem, z nie, zupełnie niemelodyjny, z podskakiwaniem, to nie był Peter Gabriel. To mój przyjaciel był teraz pod koniec sierpnia i mówię, że to najlepszy koncert, jaki w tym roku widział, tak, chociaż to był jego rok życia, bo był w Budapeszcie na Genesis, w Polsce na Marylionie i na Gabrielu gdzieś w Szwecji i jeszcze się ożenił na dodatek, także to był rok jego życia bez względu. Ale wie pan, to jest ktoś, kto się zna, lubi to i lubi hard rock i lubi Peter Gabriel. No to nie jest hard rock. On po prostu inną muzykę prezentował zawsze. On do Birdie skomponował po prostu takie plamy dźwiękowe różne. Widzę, on ustawiony, tylko zapociło się tutaj to po prostu i przez wizjer nic nie widzę, czekam aż się odpoci. Ale ustawiłem równo i tylko czasami zagrażam. Ale to się kręci, tak? Może zatrzymać. Tak, oczywiście, zaraz zatrzymam za chwilę. No wie pan, staram się. Lubię tę robotę. Bardzo silną markę, jako bardzo, że to jest bardzo dobre, profesjonalne i bardzo ciekawe, wszyscy słuchają. Także jest to. Więc co? Następny punkt. To był punkt. Czekaj, co jest, ja nie popieprzę. PD dokonuje odbioru prac i płatności za zakupione obrazy w okresie pomiędzy 20 grudnia a 20 stycznia. Osobiście podczas tego momentu. To już było powiedziane. Przepraszam, to już było powiedziane. ZB zobowiązuje się przez cały okres trwania niniejszej umowy. Skreślam to znaczy, dlatego, bo to zostało skrócone do roku. Malować rocznie co najmniej 4 obrazy na zamówienie PD według wymogów, jakie ZB sam określił w nocie z 22 grudnia 1987 roku, punkt 7. Bez żab. Tak. Żabym. To mnie pytał, bo przeczytałem, czy pająki być mają. PD zobowiązuje się do ich zakupu po cenie podstawowej. G. W pierwszym roku trwania niniejszej umowy, czyli to znika. Czyli jest ok. Możemy tak w razie siąść i zacząć pisać na maszynie. Znaczy siadać na maszynie, tak. Ok. Potem jakiś dobry szkiców, już nie mam papieru. Tak było. Teraz już w Polsce jest taki brak papieru, ten mi skombinował gdzieś Glinicki. Jakby zupełnie literaci mają jakieś przydziały papieru maszynowego i inni po prostu nie mają go skąd dosyć. Ja mam trochę dobrego papieru, który swego czasu ktoś mi załatwił w Hamburgu i jakiś, który mi jeszcze kolega raz załatwił w Stanach Zjednoczonych. I to jest właściwie wszystko. Jak muszę zrobić szkic i ze 2 razy użyć gumki przy tym szkicu, no to przecież to już jest siano, to dosłownie naczepniki. To jest coś takiego, na czym w ogóle, co się w ogóle rozsypuje. To byłoby tak jak te rysunki Picassa, które były podobno robione czymś, co znikało, albo za tańszą forsę, ale na słońce nie można było wystawić. To będą umowy, które się rozsypią. Sięgasz później, a tam jest trochę proszku, tak jak w opowieściach. Złośliwi twierdzą, że tak będą z twoimi obrazami za 100 lat. Za 100 lat to może być... Z faktu malowania na płycie pliczniowej. Nie. Słuchaj, no nie ulega wątpliwości, że nie jest to pożywo nadwyrastrwałe, ale płótno nie, ale także nie. Proszę, płótno już się sprawdziło od 300 czy 500 lat, natomiast płyta nie wiadomo jak się zachowa. Nie, no wiadomo jak się zachowa, no bo wreszcie dawniej nie można było pewnych rzeczy sprawdzać, dzisiaj można pewne rzeczy sprawdzić, bo się zna już powiedzmy chemiczną strukturę jakieś. Ona ma bardzo wysoką liczbę kwasową, tą pH, więc to niewątpliwie działa przeciwko niej, aczkolwiek ona jest tam neutralizowana w rozmaity sposób chemicznie. Ale w większości się składa z pilśni, jak wiesz, drzewo się składa z ligniny, tracheidów i rozmaitych tam związków, które, czy substancji, które są częściowo trwałe, częściowo nietrwałe, ale płyta pilśniowa jest stosunkowo
stosunkowo trwała, szczególnie jeżeli została wzmocniona i jeżeli mnie ktoś stawia za argument, niech pan zobaczy, co się zrobiło z tym magazynem, który zrobili z płyty pilśniowej, no to zróbcie magazyn z płótna lnianego, to zobaczycie, co się z niego stanie, no przecież to nie robimy magazynu, tylko obraz. Poza tym, słuchaj, techniki reprodukcyjne, dokumentacyjne i zabezpieczające pójdą, jeżeli w ogóle sztuka będzie uważana za świętą koronę w latach przyszłych, tak jak była uważana, powiedzmy, do tej pory, pójdą do przodu. To wreszcie być może, że w pewnym momencie da się wszystko zanotować atomowo w ten sposób, że się zrobi plan atomowy obrazu, po czym się go zdezintegruje, tak jak ulema, i będzie tylko, rozumiesz, hard disk, który w każdej chwili będzie można zintegrować z powrotem płytę pilśniową, pigmenty, nawet odciski palców pana Wyksińskiego i to, co namalował pod spodem, czego nie widać, bo to już zostanie, rozumiesz, ujęte. No. W tym przecież to wcale nie jest taka fantazja, tak wyobrażanie sobie. W każdym razie w dzisiejszych czasach przestaje to już być taką fantazją. Zaczyna być to w początkach okresu, kiedy tego rodzaju rzeczy wydają się być możliwe. Dobra. Wstęp. Do umowy z dnia 23 lutego 1984 roku, której pozostałe przepisy w nawiasie dotyczące transportu przecinek ram i temu podobnych, zacząć nawias. Ja tylko będę robił błędy jak zwykle, tak? Nie ulegają zmianie strony wprowadzają następujące zmiany na okres próbny jednego roku od dnia 1 stycznia 1998 do dnia 31 grudnia 1988 roku. Po upływie niniejszego okresu. Tą kropka, tak? Tak. Po upływie niniejszego okresu na żądanie jednej ze stron. Żądanie RZ? Samorząd. Postanowienia dotyczące cen nabywanych obrazów mogą zostać ustalone od nowa. W przypadku po braku porozumienia strony powracają do umowy w jej brzmieniu z 23 lutego 1984 roku. Następne zdanie. Niniejsza umowa rządzić się będzie następującymi zasadami. Rządzić się będzie niniejszymi zasadami. I teraz. Duży punkt A. Znika obowiązek przez PD określonej liczby obrazów oraz opłacenia określonej sumy pieniędzy rocznie na rzecz ZB. Drugie.
Znika również zakaz. To ciągle A. To jest stale punkt A. Znika również zakaz sprzedaży przez ZGD obrazów równolegle ze sprzedażami dokonywanymi przez PD. Punkt. Zaczekaj, stop. Gdzie jest punkt D? Tu jest punkt D. Punkt D. PD ma prawo pierwokupu dowolnej ilości obrazów wybierając je spośród wszystkich stworzonych. Ciesz co mi. W ubiegłym roku pracy. Ja robię takie błędy stworzyownych, potrafię napisać. Ja nie wiem skąd mi się tego, że ja osiągnąłem już tę umiejętność rzadką pisania nieczytelnie na maszynie. Ja robię daleko gorsze, ale nie ma lepszego rozwiązania w takim wypadku niż komputer. Bo jesteś na pełnym luzie, możesz robić błędy jakie chcesz i po przeczytaniu poprawiasz się w ciągu 5 minut, wychodzi ci tekst idealny, jakby napisała maszynka. Jeszcze wolałbym taki komputer, do którego ja mówię, tak, a on, on sam to transponuje, proszę ciebie, tłumacząc na odpowiedni język i poprawiając nieścisłość mego myślenia. Tego myślenia. Ja myślałem, że nieścisłość tego wyrażania się. Moje myślenie jest również nieścisłe i jest wyrażone na skutek, jest wyrażone nieścisłą mową, czyli jest podwójna nieścisłość. Powinien być komputer o takiej ilości bitów i możliwości. Słyszałem, że jest coś takiego w muzyce. Facet mi opowiadał, że w tej chwili wystarczy zagwizdać melodię, robiąc błędy i podając, proszę ciebie, czy to ma być, powiedzmy, w tonacji dur-moll. Tak. I przede wszystkim komputer odnajdzie tonację, tą, która jest najbliżej tego, co ci się zagwizdało. Wyeliminuje błędy, które popełniłeś, rozumiesz? I błędy zarówno rytmiczne, jak i błędy, proszę ciebie, wysokości. I następnie da radę to przepisać w zapisie nutowym na wydruku, a równocześnie zmienić to na smyczki, zinstrumentować to tak, że wystarczy to zagwizdać siedząc w wannie do drugiego, do takiego małego tego, a komputer w drugim pokoju powiedzieć rumba na smyczki. I dalej jeszcze nic nie obchodzi, on to zrobi z tego rumbę i tak dalej, i to będzie jechał. Z tego rodzaju ambicje wydaje mi się jeszcze należeć do science fiction, natomiast to, co już zaczyna wchodzić. To nie jest na science fiction, to mi mówił dziękowiec, proszę ciebie, z radia, który się tymi rzeczami interesuje. Ale science fiction jest wyprostowywanie twojej pogmatwanej myśli. No tak. Natomiast to, co nie jest science fiction, to po pierwsze jest to, że istnieje... Kochanie, tak blisko nie dasz rady filmować Piotra. Bo to może pozwolisz mi, że ja będę to robił sam, bo widzę Piotra bardzo dobrze, z tym, że musisz mi jedną rzecz powiedzieć, miga mi czerwona lampka. Znaczy, że się kończy taśma. Aha. Sygnalizuje, w pewnym momencie się wyłączy, skończy. Nie, więc istnieją już w tej chwili dwa rodzaje w zakresie mniej interesującej, czyli to, co Francuzi nazywają traitement de texte, w tym pisaniu jak maszynistka. Jedną korekta polega na słowniku, który wrzucasz do komputera i on albo sygnalizuje ci błąd ortograficzny, który popełniłeś, albo jeszcze lepiej sam go poprawia. A drugie, to o co mnie chodzi, to to, że uderzenie klawisza niewłaściwe jest poprawiane przez komputer, który eliminuje go, jeśli chodzi o słowo prawdopodobne, czy takie, o które z tekstu wynika, iż tobie chodziło. Czyli możesz pisać absolutnie źle na maszynie, byle jak małpa, a komputer to wyprostowuje. No tak, tylko że on wyprostuje ci to we francuskim języku. Natomiast jeżeli ja kupię angielski komputer, zacznę pisać po polsku, to on mi będzie wyprostowywał co drugie słowo na język angielski. Tak samo jak ten Rogowski podobno ma komputer, który mówi, to znaczy odczytuje to, co napisał, ale odczytuje po angielsku. Czyli jak mu się tekst polski napisze, to on odczytuje go po angielsku, tę mową syntetyczną.
No dokładnie, ale zniekształcając, prawda, według angielskiego. No oczywiście największym osiągnięciem będzie możliwość dyktowania komputerowi bez konieczności przechodzenia przez klawiaturę. Jeśli jeszcze nie będzie większym osiągnięciem, proszę Ciebie, możliwość pisania ręcznego i przepisywania natychmiast na komputer w formie. No to takie, drukowane. Takie coś istnieje, tylko te programy kosztują w tej chwili 100 tysięcy franków. Taki program kosztuje. To jest po prostu poza moimi możliwościami. Ale to się na pewno nie dalej zajmie za 3-4 lata tak zdemokratyzuje, że każdy z nas będzie to sobie już da dzieci do zabawy. Dobra, więc byliśmy w punkcie B.